Tak, a propos, tak wyglądają wczorajsze efekty wczorajszych lotów, osłona rozwalona. K25 klatek Super View. To nie jest najlepszy widok, jeżeli chodzi o kręcenie vloga. Super View jest słabe pod tym względem. Bardzo zniekształca twarz z bliska. Ale nie o to chodzi. Chciałem wam powiedzieć tylko dwie rzeczy. Sytuacja jest ogólnie na świecie bardzo ciężka. Każdy o tym wie i zdaje sobie sprawę, każdy dojrzały człowiek. Natomiast postanowiłem ją wykorzystać na dwie sprawy. Po pierwsze, zbudowanie społeczności jak największej, czyli danie wartości ludziom, wielu, ile mogę z siebie. I druga rzecz, którą postanowiłem zrobić, to zbudować umiejętność właśnie latania dronami FPV jak tylko mogę. Dlatego codziennie ćwiczę też ile mogę. Na ile wystarcza mi czasu, możliwości i ładowania baterii. Idziemy na kolejną sesję, bo jest ładna pogoda. Dzisiaj polatam przynajmniej dwa razy. I dlatego, słuchajcie, pomyślałem o tym, że warto w dzisiejszych czasach mieć bardzo unikalne umiejętności. Nie zasłaniam mikrofonu. W dzisiejszych czasach cholernie warto mieć unikalne umiejętności. Dlatego, że takie umiejętności, bez względu na sytuację gospodarczą, one zawsze będą potrzebne. Może dzisiaj to, co ja staram się wykształcić w sobie, oczywiście mam dużo więcej innych umiejętności, ale staram się wykształcić, oprócz oczywiście relaksu i hobby, które mi zajmuje powiedzmy pół godziny dziennie, staram się, żeby te umiejętności były na przyszłość czymś, co jest bardzo trudne do wykształcenia, żeby to była unikalna sprawa. Polatamy dzisiaj tu jest trochę drzewek, jest kilka choinek, bo te liściaste drzewa, one są ciężkie do odgadnięcia, mają dużo gałęzi takich drobnych. Już parę razy zaparzyłem, parędziesiąt razy zaparzyłem. Ale tu jest kilka takich drzewek fajniejszych, które umożliwiają całkiem ciekawy trening. Jak tylko będę w stanie i będę miał siłę i zdrowie oczywiście, żeby publikować codziennie treści na moim głównym kanale. Bez żadnych wyjątków, codziennie. Nawet jak to będą 5-minutowe epizody, gdzie jakiś artykuł po prostu udostępniam, na przykład na portalu ciekawszym, czy tego typu rzeczy, żeby codziennie dać ludziom wartość, nawet drobną. Dlatego, że YouTube przy codziennych treściach, jak popatrzysz na kariery takich YouTuberów jak na przykład Casey, czy nawet Gonciarz nasz, który już ma milion prawie subskrybentów, czy mój idol Marcin Mazur, który robi takie treści codzienne, wącha buty, robi vlogi, ale 1600 odcinków nagrał, z czego około 1000 codziennie przez 3 lata. Co to znaczy? To znaczy, że trzeba dawać wartość ludziom codziennie. Tak, a propos, tak wyglądają wczorajsze efekty wczorajszych lotów, osłona rozwalona. Mam tylko jedną baterię, zamówiłem dwie, nie wiem kiedy mi przyjadą, ale mam jedną baterię, dlatego zaraz zaczniemy. Przestawię na Super View, bo mamy liniowy punkt, teraz pole widzenia. Dlatego przydałaby się bateria, nie? Bez baterii będzie ciężko polecieć. Wpinamy baterię. Aparatura jest rozłączona. To też o tym trzeba wiedzieć. To jest cholernie ważne, żeby na przykład palców sobie nie pociąć, jak teraz zasilę baterię. Bo ten system, on nie jest taki, że on jest... Nie jest idiotoodporny jak DJI, tylko jest systemem, na który trzeba bardzo uważać. Ok, switch. Zaczynam panować nad tym, co się dzieje. Już wiem, że to na przykład switch. Zaraz ruszamy. Thank you.
Mam mniej więcej wyczucie, jak ten quad lata i zaskoczył mnie. Może któraś z zasłon trze, nie wiem. Teraz wystartujemy jeszcze raz. Oj, 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 ale przywaliłem chyba 3 razy. Jest coraz lepiej, dlatego że latam odważnie i o to chodzi. Trzeba będzie więcej tych osłon wydrukować, bo część z nich się bardzo dobrze sprawdza, część słabo. No i ćwiczymy, ćwiczymy, jeszcze raz ćwiczymy. No i tyle, do słowa, otuchy są takie, no ja sam wiem, jak to jest. Jak są ciężkie czasy, dlatego że sam też miałem bardzo ciężkie czasy, zresztą nie wiadomo, jak będzie teraz, ale człowiek ma też w sobie taki dar, taką umiejętność przetrwania i poradzi sobie. Na pewno będzie ciężko, przynajmniej przez no, parę miesięcy w Polsce. Ale słuchajcie, trzeba do przodu myśleć i myśleć pro, czyli kreatywnie, czyli co możemy zrobić, jak zaistnieć na rynku, jak wykorzystać te szanse, które są w tej chwili, żeby faktycznie wyjść na swoje i żeby działać na tym rynku. Patrząc na te parametry, które mam teraz i na te osiągi, jakie GoPro może dać, do każdego celu jest trochę inaczej. Tutaj przy FPV mam 2.7K, w 25 klatkach używam i Super View, jeżeli chodzi o same pole widzenia. Z filtrem zwykle 8 latam dla takich przeciętnych warunków polskich. Może dzisiaj byłaby już 16 potrzebna, ale mam akurat 8. Sharpness jako high, chociaż zwykle używam medium do takich vlogów jak teraz. I jeszcze jedna rzecz, a mianowicie kolory albo flat, jeżeli chce mi się barwić i mam czas na bawienie się, albo kolor GoPro. To są te ustawienia do FPV. Natomiast ustawienia do vlogów mam liniowe pole widzenia, tak jak teraz, 25 klatek i też 2.7K. 2.7K dlatego, że nie chce mi się, bo mamy tutaj stabilizację, słuchajcie, nie chce mi się też takich dużych plików bardzo. Jakość na YouTubie jest bardzo podobna, praktycznie ta sama.
Oczywiście jak ktoś będzie chciał trochę więcej, to 4K, ale to co mam teraz 2.7K, 25 klatek i L jako liniowe jest naprawdę super. I ta kamera GoPro Hero 7, ja jestem z niej bardzo zadowolony. Co prawda jest już rozwalona dosyć mocno przez te kraksy wszystkie, ale gdybym miał kupować kamerę teraz, to na pewno nie kupiłbym 8 ze względu na to, że tu mamy wymienne te pokrywy i też jest większa kompatybilność z akcesoriami. Niestety 8 jeszcze trochę. Okej, słuchajcie, to tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. Założeniem było też to, żeby nagrać całość tego materiału kamerą GoPro Hero 7 Black, czyli nie używałem do tego nagrania żadnej innej kamery. Wszystko zrobiłem jedną kamerą. Oczywiście da się zrobić trochę więcej, bo na przykład timelapsy można zrobić fajne, czy time warp i tego typu rzeczy. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym epizodzie. Cześć!